Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Znam was bardzo serdecznie. Dzisiaj Universal Audio Dream 65 Reverb Amp. Wspaniała kość. Ogólnie cała seria tych wzmacniaczy w kostkach z serii Universal Audio jest topowa. Brzmi wyśmienicie. Sam posiadam to Nexa, ale powiem wam szczerze, że mimo, że brzmi naprawdę świetnie, to wpinacie taką jedną kość. Wiadomo, że ona jest ograniczona, ale jeżeli macie swój ulubiony wzmacniacz, kręcicie na jednym soundzie plus kostki, no to na co wam więcej? Macie topowy sprzęt w zasięgu ręki i ja to kupuję po prostu jako użytkownik. Sam posiadałem dwie kości Universal Audio i powiem wam, że jest absolutny top. Samo wykonanie już mówi nam, że mamy do czynienia z profesjonalnym urządzeniem i że tutaj nie ma drogi na skróty. Fakt. Kosztuje, pojedyncza kostka potrafi kosztować, ale to nie są też jakieś ceny jak za jeszcze do niedawna Digitecha Batmanki, gdzie ludzie chcieli po 2000 dolarów, bo im odbiło po prostu do czaszki. Bardzo dobre wykonanie, jak wspomniałem wcześniej, jest to aluminium ciężkie, bardzo dobrze polakierowane. Kręcicie gałeczką i już wiecie, że tutaj nie ma przelewek. Praca tych switchy, praca tych gałeczek jest absolutnie topowa. Wzmacniacz brzmi absolutnie cudownie. Pełne harmonicznych, czyste, piękne brzmienie. Możemy oczywiście je boostować. Mamy możliwość natężenia tego boostu. Na pokładzie mamy 6 gałeczek, 2 switche. Dodatkowo możemy 3 mody tego trybu wzmacniacza ustawić. 3 mody głośników mamy na pokładzie GB25, czyli pewnie Greenback, Oxford oraz EV12, czyli Electro Voice'a, pewnie 12. Dodatkowo głośność, reverb, czyli natężenie reverbu i output. Kostka została podobno zrobiona w ten sposób, że wzmacniacz z epoki omikrofonowano najlepszymi mikrofonami, najlepsze preampy i po prostu za pomocą pewnie profilowania pobrano najlepszy sound tego wzmacniacza i faktycznie to słychać. Jeżeli chodzi o wyjścia i wejścia, to mamy wejścia stereofoniczne, dodatkowo mamy gniazdo do wpięcia się zasilaczem 9V minus w środku i możliwość sparowania się z aplikacją na telefonie oraz USB, dzięki któremu będziemy mogli robić różne update'y i inne rzeczy. 2 switche, preset i on. Wszystko w temacie. Posłuchajmy, jak brzmi ta kość. Ja się z wami żegnam. Link do niej znajdziecie pod spodem. Trzymajcie się. Cześć. We'll be right back.
Thank you.